Zbliżał się już wieczór, a wszyscy z niecierpliwością czekali na pierwszą gwiazdkę, która pojawi się na niebie. Najbardziej nie mogły doczekać się dzieci, które biegały wokoło, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. Nagle zawołał je dziadek, który siedział na starym, wysłużonym fotelu tuż obok kominka. Podejdźcie i usiądźcie, opowiem wam pewną historię, która niegdyś wydarzyła się w Wigilię. Dzieci podeszły do dziadka i usiadły obok na podłodze. Dziadek spojrzał na nie i po chwili rozpoczął swoją opowieść. Opowieść wigilijna. Gdzieś hen daleko, w niewielkiej chatce, okrytej już zimową pierzyną, mieszkał młody chłopczyk wraz ze swoją mamą i dwiema siostrami. I choć dopiero był ranek, wszyscy już wstali i krzątali się bardziej niż zwykle. Siostry sprzątały pokoje, wymiatając wszystkie zakamarki, aby nigdzie nie pozostał żaden kurz. Chłopczyk, mimo iż wciąż był mały, pomagał jak umiał. Pozbierał zabawki, nawet odłożył pluszowego misia na półkę tuż obok portretu swojego taty. Niestety, taty już nie pamiętał. Wyruszył on dawno temu na wojnę i do tej pory z niej nie wrócił. Mama nieraz wysiadywała wieczorami wpatrzona w okno i próbowała dostrzec gdzieś na horyzoncie swojego męża. Jednak oprócz zachodzącego słońca nic więcej tam nie było. Słuch o nim zaginął. Dzieci bardzo tęskniły za swoim tatą, a zwłaszcza w ten rodzinny, świąteczny dzień, bo przecież była Wigilia. Tyle rzeczy do zrobienia. Siostry pomagały mamie, natomiast chłopiec udał się do piwnicy, skąd zabrał wędkę, po czym ubrał ciepłą kurtkę, czapkę, rękawice oraz zimowe buty, a następnie pobiegł do sąsiada, z którym mieli wybrać się na ryby. Sąsiad, pan Silver, od kilku chwil czekał już na chłopca, którego bardzo lubił, gdyż sam nie miał własnych dzieci. Marco, bo tak na imię miał chłopiec, często towarzyszył panu Silverowi podczas codziennych prac. Chłopiec uczył się majsterkowania i innych męskich zajęć, choćby i takich jak wyprawa na ryby. Jezioro o tej porze roku było zamarznięte. Zrobili zatem dwa otwory w lodzie, tak aby każdy z nich miał swoje miejsce, a następnie opuścili przynęty zapięte na haczyk i cierpliwie czekali, aż jakaś ryba zainteresuje się wrzuconymi pod lód przysmakami. Czekali i czekali. I choć dokuczał im zimny wiatr, dmuchający bezlitośnie w twarze, nie poddawali się, gdyż pragnienie złapania karpia na wigilijny stół było silniejsze od dokuczającego im zimna. Jednak czas płynął, a tu żadnego zainteresowania ze strony ryb. Aż tu nagle coś gwałtownie szarpnęło wędkę chłopczyka, tak, iż omal nie wypadła mu z ręki. Chłopiec złapał wędkę jeszcze mocniej i zaczął powoli kręcić kołowrotkiem, aby przyciągnąć zdobycz jak najbliżej otworu w lodzie. Nie było to proste zadanie. Na haczyku musiało być coś naprawdę dużego. Wędka tańczyła w powietrzu jak szalona. Chłopiec był przekonany, że to upragniona ryba, jednak sąsiad wcześniej myślał podobnie, a na brzeg wyciągnął tylko starego, znoszonego buta. Coś, co tkwiło na końcu haczyka, było coraz bliżej i bliżej. Aż tu nagle plusk, a na lodowej pokrywie, tuż obok chłopca, znalazł się przepiękny karp. Brawo! Zawołał do chłopczyka sąsiad i spoglądając na złapany okaz dodał. Marco, to najpiękniejszy karp, jaki został złapany w tym jeziorze. Gratulacje, młodzieńcze! Podszedł i przybił piątkę z chłopczykiem. Łapali jeszcze chwilę. Panu Silverowi również udało się złapać kilka ryb, jednak żadna z nich nie była większa od tej, którą złapał chłopczyk.
Po jakimś czasie wrócili szczęśliwi do swych domów. Siostry oraz mama przywitały chłopczyka z wielkim uradowaniem. Mama pogłaskała go czule po głowie i dodała, że dzięki niemu na świątecznym stole będą teraz mieli przepyszne danie. Chłopczyk był bardzo dumny, jednak to nie był koniec jego obowiązków na dzisiaj. Zatem wypił szybko przygotowaną przez mamę ciepłą herbatę z miodem, coś przekąsił, aby nabrać sił, ubrał się ciepło i pełen entuzjazmu wyszedł na zewnątrz. Przed domem czekał już na niego pan Silver, gdyż i tym razem wyruszali na wspólną wyprawę. Była to wyprawa do lasu, skąd mieli przynieść choinki, które później po ubraniu miały stać się świątecznymi drzewkami dekorującymi wnętrza ich domów. Z nieba polatywały płatki śniegu. Pan Silver oraz Marco szli przed siebie, dzielnie przebijając się przez grubą warstwę śniegu. Rozglądali się na prawo i lewo, uważnie wypatrując idealnego drzewka. Jednak żadne z napotkanych do tej pory im się nie podobało. Szli zatem dalej, wchodząc z każdym krokiem coraz bardziej w głąb lasu. Tymczasem wiatr przybierał na sile, a i śnieg z nieba sypał coraz mocniej. Z każdą chwilą było coraz gorzej. Nagle rozpętała się potężna zamieć. Wiatr dmuchał jak szalony we wszystkie strony, rozrzucając wokół spadający śnieg. Nie było nic widać. Cały świat zniknął w bieli, tak jakby był skąpany w mleku. Marco stracił z oczu pana Silvera. Próbował wołać, jednak nawet krzyk nie był w stanie się przebić przez szalejącą zamieć. Chłopczyk zasłonił twarz rękami i próbował przedzierać się do przodu. Szedł na oślep w nadziei, że zaraz dojdzie do jakiegoś drzewa, krzaków czy czegoś, co da mu schronienie. Jednak mimo, iż wyciągał przed siebie ręce idąc po omacku, niczego nie mógł wyczuć. Próbował otwierać oczy, ale na próżno. Tej gęstej bieli nie był w stanie dostrzec nawet koniuszka swojego buta. Ruszył jednak dalej, aż tu nagle... Bach! Marco potknął się, po czym z wielkim impetem runął na ziemię. I wszystko nagle zniknęło. Minął jakiś czas. Po chwili otworzył oczy. Wie, że upadł, ale jak długo leżał, czy w ogóle leżał, nie mógł sobie przypomnieć. Nie miał zresztą czasu o tym rozmyślać. Wstał, rozejrzał się wokół i stwierdził pełen uradowania, że zamieć ustała. Krzyczał wokół, nawołując pana Silvera, jednak nikt mu nie odpowiadał. Próbował go poszukać, jednak nigdzie wokoło go nie było. Usiadł na pniu, odgrzebując go wcześniej ze śniegu i zaczął się zastanawiać, co tu zrobić. Spojrzał bezradnie przed siebie, próbując rozpoznać okolice, ale nie znał tego miejsca. Nagle dostrzegł małego zajączka, który próbował wygrzebać spod śniegu trochę trawy. Chłopczyk przypatrywał mu się uważnie, jednak widział, że zajączek sobie nie radzi. Śniegu było zbyt wiele. Po chwili rzekł jakby sam do siebie. Pewnie zgłodniałeś, mały zajączku, a śnieg przykrył całą trawę. Nic się nie martw, zaraz ci pomogę. Podszedł powolutku, nie chcąc wystraszyć zajączka, ale mimo wszystko zajączek uciekł i schował się niedaleko tuż pod gałązkami młodej jodełki. Wychylał z pomiędzy gałązek swoją małą głowę i uważnie obserwował chłopczyka, cały czas będąc gotowym do ucieczki. Chłopczyk odgrzebał śnieg, spod którego ukazała się bujna, zielona trawa. Zajączkowi na widok tej zielonej trawy aż ślinka pociekła po pyszczku. Chłopczyk spojrzał w stronę zajączka i powiedział: No chodź, mój mały przyjacielu, to dla ciebie. I odsunął się, żeby zajączek przestał się obawiać. Zajączek niepewnie podbiegł, skosztował zielonej trawy, po czym odwrócił się w stronę chłopca, spojrzał mu prosto w oczy i powiedział: Dziękuję. Chłopiec aż odskoczył do tyłu i upadł na śnieg. Był w szoku.
i za żadne skarby na ziemi nie mógł uwierzyć w to, co się przed momentem wydarzyło. Myślał sobie: to niemożliwe, przecież ten zajączek właśnie coś do mnie powiedział. Czy to sen? Zastanawiał się wielce zdziwiony i aby to sprawdzić, natychmiast uszczypnął się w rękę, by jeśli śni, szybko z tego snu się obudzić. Jednak uszczypnięcie niczego nie zmieniło. Chłopczyk wciąż był w tym samym miejscu, a obok radośnie podskakiwał zajączek. Marco przypomniał sobie opowiadania swojej mamy, która mówiła, że Wigilia to taki magiczny czas, że nawet zwierzęta potrafią mówić ludzkim głosem. Trudno było mu w to uwierzyć, jednak po chwili zajączek dodał: tak się męczyłem z tym śniegiem, a ty mi pomogłeś, masz dobre serce, a dziś trudno o takich ludzi. Powiedz mi, co cię tu sprowadza? Zdziwił się chłopczyk jeszcze bardziej, ale cóż, skoro zajączek z nim rozmawia, to co mu szkodziło? Grzecznie odpowiedzieć na pytanie. Wiesz, zajączku, dziś mamy Wigilię i wybrałem się do lasu po choinkę. A choinka to takie drzewo iglaste, które ubiera się w piękne ozdoby i towarzyszy nam podczas świąt Bożego Narodzenia. Razem ze mną wyruszył także mój sąsiad pan Silver. Jednak w trakcie dopadła nas wielka zamieć, w której pan Silver przepadł, a ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. Nie wiem, jak mam teraz wrócić do domu. Nie martw się, chłopczyku, odpowiedział zajączek. Skoro ty pomogłeś mi, to ja postaram się pomóc tobie. Udajmy się do mojej mamy. Ona z pewnością będzie mogła coś poradzić. Marco udał się z zajączkiem do jego mamy. To koniec części pierwszej. Zapraszamy na część drugą, która jest w oddzielnym filmie.